Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik taty. Potrzebować będziemy 2 szklanki mąki, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, takie płaskie, pół szklanki cukru, 12 deko stopionego masła, 2 jajka i ciasto kruche należy zarobić. A na ser będziemy potrzebować 1 kg sera, w moim przypadku jest to ser krajanka. Ja wszystkie składniki utrę w robocie. 1 kg sera, szklanka cukru, 4 jajka, duża garść rodzynek, rodzynki opruszę 1 łyżką mąki pszennej, 0,5 litra mleka i 2 budynie. Wszystkie składniki oprócz rodzynek dokładnie zmiksuję. Jeżeli nie mamy robota, to ser należy 3 razy zmielić w maszynce do mięsa, a jajka z cukrem ubić. Ja tą czynność wykonam w robocie. A teraz zarobię ciasto i wyłożę do formy. Formę 17 na 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasto możemy przygotować wieczorem, a rano sobie przygotować ser i upiec sernik. Możemy również 30 minut schłodzić w lodówce. Tak jak ja to zrobię, ciasto dam do lodówki, a przygotuję ser. Tak, ciasto już mam zarobione. Tak wygląda przygotowane ciasto na sernik taty. A teraz przekładam składniki sera do roboty. Tak jak wspominałam, ciasto mam w lodówce, a przekładam składniki do miski. Daję jajka, dolewam mleko, cukier, 2 budynie, i przekładam ser. I masę serową bardzo, a bardzo dokładnie ucieram na wolnych obrotach, a później roboty zwiększam. Masa serowa już jest idealnie utarta. Jest ona dosyć płynna, ale proszę się tym nie przejmować. Sernik będzie bardzo, bardzo puszysty i dodajemy rodzynki, które, tak jak już wspominałam, opruszyłam w mące, i masę przelewamy na przygotowane ciasto. Sernik pieczemy godzinę czasu w 170 stopniach. Tylko musimy pamiętać, aby mieć formę, która szczelnie dolega, żeby nam po prostu masa serowa nie wypłynęła. Sernik taty wędruje do piekarnika na godzinę czasu w 170 stopniach. Później studzimy przy otwartych drzwiczkach. I tak oto sernik taty mamy pięknie wypieczony. Sernik powinien być całkowicie ostudzony. Ciepły. Ja jeszcze go mam ciepły, posypałam startą czekoladą. I teraz ukroimy kawałeczek. Tak, wy
wygląda w przekroju sernik tady. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sernik tady.